ostatni sprawdzian przed już za Zagłębiem. Wygrany mecz z dość dobrą drużyną, która w swoich grach sparingowych prezentowała się dość dobrze. Jak ocenisz ten pojedynek z perspektywy boiska? Na pewno zwycięstwo cieszy, bo to jest ostatni sparing przed meczem ligowym. Dla tego mecz zwycięski nam na pewno daje sporo optymizmu. Właśnie, teraz przed nami pierwsza kolejka Ekstraklasy, rywalem pod Beskidzie. Czy już analizowaliście to, co się działo w przerwie letniej w Podbeskidziu? Jakie były ruchy transferowe? Mniej więcej jak gra nasz zespół naszego najbliższego rywala? Nie, na to będzie czas. W tym tygodniu będziemy analizować już Podbeskidzie i będziemy się na pewno przygotować przez cały tydzień do tego meczu. Jaka jest recepta według Ciebie na takie na dobry start sezonu, tak żeby w najbliższych kolejkach dobrze zapunktować? Jaka jest recepta? Na pewno jak będziemy grali z zaangażowaniem, będziemy grali twardo i pokażemy to, na co nas stać, to myślę, że początek powinien być dobry w naszym wykonaniu. Za nami mecz ze Slovanem Liberec, dość dobrym zespołem, który w swoich grach sparingowych prezentował się całkiem dobrze. Jak ocenisz grę Zagłębia na tle dość solidnego przeciwnika, jako taki już perspektywa gry w Ekstraklasie, czyli tydzień? Na pewno to był bardzo zbliżony poziom do naszej Ekstraklasy i nawet bym powiedział, że to tak prezentowała się ta drużyna Slovan jak czołówka polskiej Ekstraklasy, więc dla nas takie przetarcie było zdecydowanie potrzebne, tak, tym bardziej przed ligą, z tego względu, że dzisiaj troszeczkę więcej pobiegaliśmy za tą piłką, aniżeli nią graliśmy od tyłu, bardziej byliśmy ustawieni na grę z kontrataku, gdzie w tamtym sezonie praktycznie nie miało to miejsca, bo to my graliśmy atakiem pozycyjnym i to my dyktowaliśmy warunki, tak. Fajnie, że udało się nam dzisiaj strzelić dwie bramki. Mieliśmy jeszcze jakieś wygodne sytuacje. Wiadomo, że też ten mecz troszeczkę wyglądał, że większość się broniliśmy, groźne kontrataki wyprowadzaliśmy, ale czasami też takie mecze muszą być. Muszę Cię zapytać o to 4-4-2. To jest coś nowego, można powiedzieć, jeśli chodzi o grę Zagłębia, bo nawet patrząc tak w perspektywie kilku zeszłych sezonów, nie pamiętam, żeby często zespół w ten sposób grał, a jednak ten okres przygotowawczy to jest, można powiedzieć, szlifowanie tego systemu, też z Tobą w środku pomocy. Jak oceniasz grę w tym systemie, właśnie często u boku Łukasza Piątka? Na pewno, jeśli chodzi o 4-4-2, ten środek pola, czyli ja z Łukaszem Piątkiem, tych w większości sparingach występowaliśmy razem obok siebie, mamy bardziej zadania defensywne, tak? Jesteśmy od zabezpieczenia tyłów, mniej się angażujemy w tą grę ofensywną, z czego praktycznie napastnicy są troszeczkę odciążeni od tego, od wracania też na własną połowę i z tego też nasza taktyka, bardziej dłuższym podaniem, przeniesienie gry na połowę przeciwnika. Nie będę zdradzał też do końca, na czym nasza taktyka polega do końca, bo też mogą inne drużyny tego oglądać, ale na pewno przestawiliśmy się, zagraliśmy bodajże od początku, od pierwszego sparingu 4-4-2. Trener próbował to nam wdrożyć, aczkolwiek też trzeba wziąć poprawkę na to, bo zasilił nas nowy zawodnik, typowa dziesiątka, więc zobaczymy, możliwe, że wrócimy do tego 4-4-2-3-1, 4 różnie to w diamencie, różnie to może. Jasne. Przed nami mecz z Podbeskidziem, start Ekstraklasy. Spodziewamy się pewnie dość dużo kibiców na trybunach. Jak zachęcisz tych jeszcze niezdecydowanych do przyjścia na mecz? Na pewno, jeśli chodzi o może sparingi, to żeśmy nie zachwycali, aczkolwiek wykonaliśmy bardzo ciężką pracę, żeśmy musieli przygotować się na to, żeby wytrzymać do grudnia bodajże, bo gramy bardzo dużo spotkań. I jak mówię, troszeczkę zderzenie z rzeczywistością też nastąpiło z Ekstraklasą, po pierwszym sparing z Jagiellonią może nie zachwycił, później mecz ze Śląskiem już jest zdecydowanie lepszy, ale wydaje mi się, że z meczu na mecz będziemy prezentować się solidnie, tak choćby dzisiejszy mecz pokazał i z każdym meczem mam nadzieję, że będzie coraz więcej chciało kibiców Zagłębia przychodzić na stadion. Szukasz informacji o Zagłębiu Lubin? Interesują Cię poczynania miedziowych w polskiej ekstraklasie? Wejdź na www.mkszagłębie.pl i bądź na bieżąco.